Witamy na kolejnych nagraniach z serii Dialog. Tym razem naszym gościem jest Ewa Domańska, profesor nauk humanistycznych Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Polska historyk, teoretyk i historyk historiografii, metodolog nauk współpracująca na stałe, m.in. ze Stanford University. Pani profesor, może zacznę dość poważnie. Z Pani perspektywy, jakie wnioski z badań nad przeszłością możemy wyciągnąć na naszą teraźniejszość? Ja raczej bym zadała Pani to pytanie, ponieważ historycy z racji uprawiania tego zawodu powinni w ogóle widzieć jako jeden ze swoich celów przekazywanie takiej wiedzy, która ma przełożenie na społeczną teraźniejszość. W tej chwili panuje taka tendencja, że nie tylko historia, ale humanistyka powinna próbować tworzyć taki rodzaj wiedzy, który pomógłby ludziom żyć w sprzecznościach, konfliktach. Historia zawsze była wiedzą użyteczną, zwłaszcza dla dominującej władzy. I gdybyśmy pamiętali o tym, że historia jest o zmianach, ale także jest o ciągłości, powinniśmy także wyciągnąć z tego jakieś konsekwencje. Niestety bardzo często wiedza o przeszłości jest wykorzystywana instrumentalnie, natomiast nie wyciąga się właśnie z niej pewnego rodzaju mądrości na temat mechanizmów sprawowania władzy, mechanizmów manipulacji społecznej, mechanizmów relacji międzyludzkich. To jest jednak wiedza o charakterze nie tylko społecznym, ale także egzystencjalnym. I być może powinniśmy ją traktować jako pewnego rodzaju laboratorium zarówno spełnionych, jak i niespełnionych możliwości. Zatem na pytanie, co powinniśmy, czy możemy się nauczyć w tej chwili z historii, powiedziałabym, że historia daje nam wiedzę o tym, kim jest człowiek, jak zachowuje się w różnych sytuacjach, ale coraz częściej ostatnio, ponieważ wchodzimy w różnego rodzaju mariaże z naukami ścisłymi, z fizyką, z etologią, naukami o zwierzętach, z ekologią, nie tylko jest o tym, co powinniśmy się nauczyć z historii, jeżeli chodzi o człowieka, ale także o relacje pomiędzy człowiekiem a środowiskiem, człowiekiem i zwierzętami itd., itd. Wspomniała Pani profesor o władzy i tym, że historia potrafi być w ten sposób wykorzystywana. Czy w takim wypadku możemy mówić o tym, że historia jest obiektywna, czy też ma takie narracje, którym ulega i w pewnym momencie bardziej koncentrujemy się właśnie czy na konfliktach, a może też na takiej historii, która z kolei jest historią pokoju i traktatów pokojowych? Chciałabym, żeby historia bardziej koncentrowała się na tych pozytywnych elementach przeszłości, ale no panuje takie przekonanie, że to konflikty napędzają tak zwane procesy historyczne. W tej chwili znowu, ponieważ jest pewnego rodzaju zmiana paradygmatów w humanistyce i w naukach społecznych, jest właśnie nacisk na to, żeby jednak wyciągać z tej wiedzy o przeszłości te elementy, które pokażą nam pozytywne możliwości dla przyszłości. To znaczy chodzi o to, by zbudować dla naszej przyszłości jakieś bardziej pozytywne scenariusze przyszłości, a nie tylko te, z którymi właściwie na co dzień mamy do czynienia, które wieszczą katastrofy, apokalipsy, klęski, kolejne klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne. Po prostu ta kultura strachu nas jest wszechogarniająca, a historia bardzo często się do tego przyczynia. A zatem, jeżeli zaś chodzi o wykorzystywanie wiedzy historycznej do celów sprawowania i legitymizacji władzy, to jest oczywiście nic nowego, to się ciągnie od starożytności. Musimy pamiętać, że jeden z ojców historii, Tukidydes, nie tylko napisał Wojnę Peloponeską, ale sam był jej uczestnikiem. I z racji tego był jakby wmontowany w te wydarzenia historyczne. Zatem jeżeli pani pyta o obiektywizm wiedzy historycznej, pamiętam, że jeden z moich mistrzów, Jerzy Topolski, zawsze mówił, że historyk powinien mieć intencję bycia obiektywnym i intencję mówienia prawdy. Natomiast obiektywizm w takim, powiedzmy, ogólnym rozumieniu tego słowa bezstronności absolutnie nie jest możliwe, dlatego że historyk jest częścią swojej historii. To, że
urodziłam się w Polsce w takim, a nie w innym czasie, że obciążają mnie takie, a nie inne doświadczenia mojego kraju, już powoduje, że patrzę na tę historię zupełnie z innego punktu widzenia niż na przykład kolega historyk z Australii czy koleżanka historyk z Kanady. W takim dostępie powszechnym, prawda, który mamy do internetu, do badań naukowych na świecie, to taka rola historyka i ta intencja obiektywności powinna być łatwiej realizowalna, ale czy też internet i właśnie zbyt szeroki dostęp stawia też opory bądź granice w takim odkrywaniu obiektywnej wiedzy historycznej? Ja myślę, że przede wszystkim społeczeństwo ma niewspółmierne wymagania wobec historyków. To znaczy bardzo często wymaga się od historyków, żeby jednoznacznie opowiedzieli się, czy coś było, czy nie było. Natomiast jednoznaczne odpowiedzi bardzo często są niemożliwe, ponieważ cały czas odkrywamy nowe źródła i przybywa nam wiedzy. Z wiedzą tutaj, którą czerpiemy z internetu, jest problem, ponieważ wiadomo, że profesjonalni historycy nie mają monopolu na tworzenie tej wiedzy i w tej chwili coraz częściej pojawiają się osoby, które tworzą wiedzę historyczną, nie przestrzegając warsztatu badawczego historyka, który tworzył się jednak przez stulecia. I on wymaga bardzo specyficznej wiedzy dotyczącej krytyki źródeł, odkrywania możliwych falsyfikatów, całego warsztatu metodycznego historyka, dochodzenia jakby do jakichś wniosków, więc bym powiedziała, że z jednej strony internet pomaga w budowaniu wiedzy o przeszłości, ponieważ faktycznie dostęp do informacji jest szerszy i właściwie każdy ma do tego dostęp, ale proszę zwrócić uwagę, że to są fakty, natomiast fakty to nie historia. To jest właśnie pomyłka, prawda? To, że ja znam tysiące faktów, co wcale nie znaczy, że mam wiedzę dotyczącą historii, przez co my rozumiemy jako historycy wiedzę na temat procesów historycznych, wiedzę na temat zmian, na temat genealogii pewnych wydarzeń. Historia to nie fakty. Historia to po prostu pewien sposób myślenia o przeszłości, zresztą bardzo specyficzny, bowiem wytworzony tutaj w ramach kultury greko-judeo-chrześcijańskiej, w związku z tym specyficzny dla naszego rejonu świata, który potem dzięki kolonizacji i chrystianizacji innych terenów świata został przeniesiony tam, ale nie jest tam lokalny, że tak powiem. Jak w takim wypadku odróżnić historię jako sposób myślenia od faktów? To znaczy, gdzie możemy złapać taką linię demarkacyjną między tymi dwoma rzeczami? No przede wszystkim myślenie historyczne polega na kontekstualizacji, tak? A więc jeżeli mówię o pewnego rodzaju faktach, muszę je umieć ulokować w pewnym kontekście historycznym, społecznym, politycznym, kulturowym, znać różnego rodzaju uwarunkowania, które panowały w pewnych okresach, ponieważ jeden z największych błędów, na które historycy są szczególnie wyczuleni, to jest anachronizm, a zatem mówienie z perspektywy dzisiejszej o pewnych wydarzeniach z przeszłości, które i pewnych interpretacjach tych wydarzeń, które no, były takie, jakie były, no bo wydarzały się w pewnych epokach. W tej chwili jakby uwarunkowania są zupełnie inne, a zatem właśnie cały czas tutaj będę naciskała na to, że to myślenie historyczne, a więc ta umiejętność myślenia w kategoriach procesualnych, stawania się pewnych procesów, w kategoriach umiejętności lokalizacji faktów w kontekście, to jest właśnie to, co odróżnia jakby myślenie historyczne od takiej zwykłej wiedzy o faktach, tak? Poza tym my w jakiś sposób zawsze fabularyzujemy tą przeszłość, znaczy w tym sensie, że każda kultura ma zakodowane pewne schematy myślenia, na przykład dla Polski typowe jest takie myślenie albo w kategoriach jakby tej Polski imperialnej, co wywodzi się jeszcze w imperialnej, w cudzysłowie jeszcze z XVI wieku, kiedy faktycznie byliśmy bardzo potężnym krajem, albo z tego paradygmatu romantycznego, takiego martyrologicznego, który ciąży, jak widać, na dzisiejszej interpretacji przeszłości.
A zatem to też jakby to nasze myślenie jest obarczone tymi kulturowymi schematami, kodami, stereotypami, które historyk musi jakby odróżnić od tego, co stanowi wiedzę historyczną, no, zbudowaną na podstawie bardziej takiego rygorystycznego podejścia do tego wszystkiego, co nam w przeszłości zostało, czyli różnego rodzaju źródeł. Wydaje mi się być może błędnie, że chcemy w historii widzieć taką odpowiedź na to, czym jest prawda, albo przypisać historii takie bardzo obiektywne i wzniosłe wartości, że tak na pewno się stało, albo to na pewno miało miejsce, ale skoro ideologia wpływa bardzo mocno na to, jak interpretujemy historię, zastanawiam się, jaka jest rola historii w tym społecznym odbiorze i czy my możemy ją widzieć dalej, jako przynajmniej z mojej perspektywy, tak mi się wydaje, taką faktycznie ostoję prawdy, czy być może trochę przeceniamy jej rolę? Z punktu widzenia profesjonalnego historyka, ja bym powiedziała, że ważniejsza od prawdy jest szczerość. Szczerość jako cnota intelektualna, to się tak nazywa, cnota intelektualna, która polega na tym, że jakby szczerość historyka jest warunkiem dojścia do prawdy. Tak? Jeżeli ja nie jestem szczera w swoich wypowiedziach, to bardzo mi trudno będzie dojść do jakiejś prawdy. Oczywiście ta prawda jest nie pojmowana w sensie takim absolutystycznym, tylko w sensie no, tej prawdy, która jest możliwa do osiągnięcia na podstawie istniejących źródeł, interpretacji, literatury przedmiotu, co do której zgadzają się historycy, tak, reprezentujący daną dziedzinę badawczą. A więc prawda zawsze jest relatywna do czasu, w którym powstaje. Ja już nie będę przywoływać takich opinii, które znane są w kręgach badaczy przeszłości, jak teza Michela Foucault, że prawda w historii jest tym, co panująca w danym czasie władza uważa za prawdę. I oczywiście, jeżeli obserwujemy debaty publiczne, politykę historyczną, bardzo dużo w tym jest prawdy. Natomiast jeżeli chodzi o funkcję historii, ja myślę, że nadal ta funkcja jest taka sama od wieków, to jest funkcja tożsamościowa. Jednak my poszukujemy w historii odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Jako człowiek, nawet w sensie gatunkowym, ale także jako obywatel państwa, jako mieszkaniec danego regionu świata, jako kobieta, czy jako mężczyzna, czy przedstawiciel danej religii, wyznający daną religię, więc to jest nadal bardzo silne. Ja natomiast myślę, że historia powinna, zresztą cała humanistyka, mieć nadal taką funkcję formacyjną. To znaczy, że ona powinna formować krytycznie myślącego obywatela. Podkreślam, krytycznie myślącego obywatela. Krytyka wynika z kontestacji zaistniałego systemu wiedzy, dlatego mówimy, że każde pokolenie pisze historię na nowo, bo przychodzi z nowymi pytaniami badawczymi, z nowymi problemami, które wynikają właśnie z uwarunkowań. Państwa pokolenie styka się z innymi problemami życia codziennego niż moje pokolenie, które wyrosło jakby w czasach Solidarności, stanu wojennego. Nasze jakby myślenie o historii było przesiąknięte tą wizją humanistyki walczącej, tak? Walczącej o sprawiedliwość, walczącej o demokrację i tak dalej, i tak dalej. Państwa idee są już trochę inne. Moi studenci raczej walczą o prawa zwierząt, są aktywistami jakichś ruchów środowiskowych, a więc to są jakby trochę inne problemy. I każdy właściwie powinien próbować szukać sobie w takich jakby tematów badawczych i zainteresowań, które jakby wesprą te dążenia, ponieważ no myślę, że ta wiedza historyczna, proszę zwrócić uwagę, że większość naszych polityków rządzących to są historycy. Zdarzyło się, że i premier, i prezydent, i ministrowie byli historykami, a więc to coś znaczy, prawda? To daje taki ogląd. Takie tło do tego, jak możemy widzieć teraźniejszość. Wspomniała pani profesor również o metodologii historii i o tym, jak bardzo internet potrafi ją z jednej strony właśnie rozszerzać, a z drugiej strony powoływać się na być może nie do końca sprawdzone informacje, które są w sieci. Jakby pani profesor mogła przybliżyć naszym słuchaczom, jak powinien wyglądać taki warsztat metodologiczny historyka, żeby zachować tą intencję i tą potrzebę obiektywności?
z którą badacz podchodzi do tematu? To znaczy, ja powiem tak, że ja wyznaję taki pozytywistyczny atawizm. To znaczy, z jednej strony bardzo bronię tego warsztatu badawczego. Uważam, że historia powinna opierać się na źródłach, aczkolwiek ta baza źródłowa powinna znacznie się rozszerzać. To znaczy, w tej chwili mówimy już nie tylko o źródłach pisanych, coraz więcej mówimy o źródłach materialnych, o rzeczach, z których czerpiemy wiedzę o przyszłości. Ale mało tego, mówimy o różnego rodzaju archiwach, które na przykład znajdują się w środowisku, badanie na przykład przestrzeni. Mówimy o źródłach, które dotyczą na przykład dźwięków, tak? A więc w jakiś sposób można zrekonstruować audiosferę Krakowa, Wrocławia, Poznania, w jaki sposób ludzie odbierali dźwięki na przestrzeni czasu. Inaczej przecież czas był odmierzony biciem dzwonów w średniowieczu. Fantastyczna książka Alana Corbena o dzwonach. Ale w tej chwili wygląda to już zupełnie inaczej. I faktycznie bombardowani jesteśmy różnego rodzaju dźwiękami, które tworzą tą audiosferę. I to jest też przestrzeń badań historycznych, tak zwanej historii dźwiękowej. Mamy historię zwierząt, która też odwołuje się do różnego rodzaju źródeł materialnych, na przykład jakimi narzędziami operowali weterynarze gdzieś tam w XIX, na początku XX wieku. Bez zwierząt nie byłoby historii pracy, a więc jak te narzędzia były tutaj przystosowywane do różnych zwierząt, które pełniły różne funkcje, na przykład wieliczce, konie, które współpracowały przecież przy wydobyciu soli, Państwo to doskonale wiecie. A więc ta pula źródeł się powiększa znacznie, coraz więcej rzeczy w jej obręb wchodzi i potrzebne są nowe metody badań. Ale zwrócę się, ponieważ jesteśmy tu w Centrum Kopernika, zwrócę uwagę jeszcze na jedną rzecz. Otóż mnie osobiście bardzo interesuje możliwość tworzenia wiedzy, która nie jest tylko budowana przez człowieka, ale jest budowana też w koprodukcji, że tak powiem, z różnymi czynnikami nieludzkimi. To znaczy, bardzo często stosujemy różnego rodzaju metody demograficzne, mamy do czynienia z tymi wielkimi danymi, tak zwanymi big data, do tego potrzebne są odpowiednie programy, dostępne jakby też często w internecie albo różne software'y. To jest coś bardzo jakby potrzebnego. Wchodzą jakby te badania, które biorą pod uwagę wirtualne przedstawienia przeszłości, a więc to wszystko też co, te wszystkie rekonstrukcje w 3D, też metody są potrzebne inne do badania internetu i w jaki sposób ta wiedza jest na przykład archiwa internetowe gromadzona, jak ją gromadzić, to jest potężne wyzwanie. Ale też właśnie to budowanie wiedzy, gdzie na przykład mamy różnego rodzaju programy, które mogą nam pomóc zbudować własne CV. I tu jest oczywiście problem znowu faktów, tak? A więc ja wprowadzam w takie CV generator swoje dane, natomiast ten program, bazując na algorytmach, tworzy zupełnie inne CV niż ono jest w istocie, tak? Bo po prostu buduje inne asocjacje pomiędzy faktami i wprowadzanymi innymi danymi, nazwiskami. I to jest po prostu niezwykle ciekawe, bo z jednej strony możemy mówić o falsyfikacji, tak? Ale z drugiej strony bardzo często w historii też mieliśmy do czynienia z falsyfikacją życiorysów. A zatem no, interesujące jest to, w jaki sposób no, współczesna technologia pozwala nam tworzyć tą wiedzę o historii w inny sposób, także za pomocą na przykład map interaktywnych, które są dostępne, za pomocą właśnie tych programów. Mówiąc o metodach, to już nie są tylko, tak jak powiedziałam, te metody standardowe. Bardzo często opieramy się na metodach zaczerpniętych z antropologii, czyli badania terenowe, wywiady, obserwacja uczestnicząca. Ja zawsze mówię, że gdziekolwiek idę, to prowadzę obserwację uczestniczącą, jednak jesteśmy nawykli do tego rodzaju pracy, robienia na przykład zdjęć dokumentacyjnych, gdziekolwiek się znajdujemy. To jest pewnie taki impuls, taki epistemofiliczny impuls, gdziekolwiek jestem, robię badania. A zatem, no podsumowując tutaj tę wypowiedź, myślę, że internet daje bardzo duże możliwości.
Natomiast no, chciałabym zwrócić uwagę na te zagrożenia, których jesteśmy świadomi, to znaczy niekontrolowany obieg informacji, niekontrolowana możliwość falsyfikacji, tworzenia po prostu wiedzy, która jest wiarygodnie zbudowana, opiera się na wiarygodnych jakby danych, ale historycy zazwyczaj nie spierają się o fakty, historycy spierają się o interpretacje. I tu jest właśnie to zagrożenie, no ale oczywiście problem tego, kto ma to kontrolować, jest od razu problemem jakby władzy. Skoro poszerza się zarówno ten warsztat badacza i poszerzają się obszary, które bada historia, od właśnie historii zwierząt po narzędzi weterynaryjnych, o których pani profesor wspomniała, to tak na koniec zastanawiam się, jak nas będą badać. Zostanie po nas ogromna ilość informacji, prawdopodobnie mnóstwo zdjęć o każdym z nas w internecie, mnóstwo artykułów, które w sieci są przechowywane. Bardzo dużo wiedzy, jak sobie przyszli historycy z takim ogromem wiedzy poradzą? Przewrotnie odpowiem na to pytanie. Ja jestem za taką ideą, nie pozostawia śladu. Oczywiście mówię to jako prowokację, tak? Ponieważ z jednej strony zdaję sobie sprawę, że gdziekolwiek jestem, cokolwiek robię, przy tej technologii, która pozwala śledzić każdy właściwie mój ruch, i ja robię wszystko, żeby jak najwięcej, znaczy nie osobiście ja, bo jestem przeciwniczką Facebooka, ale wiele osób robi wszystko, żeby każde właściwie wydarzenie z życia codziennego było tam dokumentowane. Zostawiamy faktycznie niezwykłą ilość danych. Pytanie po co? Ja jestem przeciwniczką idei nieśmiertelności w ogóle. Jako historyk uważam, że wyzwaniem nie jest to, jak być zapamiętanym w historii, ale jak być pozostawionym w spokoju i jak dać człowiekowi umrzeć. Leave no trace, jak to się mówi. Oczywiście, ja to tak jeszcze raz podkreślam, to mówię jako pewną prowokację do przemyślenia, ponieważ my jakby zakładamy, że historia to jest ta dziedzina, która ma upamiętniać, ale proszę zwrócić uwagę, że czasami historyk nie ma żadnych zahamowań, wygrzebując ze źródeł wszelkie intymne informacje, które stanowią różnego rodzaju sensacje dotyczące chorób, związków itd., itd. Wydaje mi się to kwestią etyczną. I oczywiście sama też bardzo jestem zwolenniczką wydobywania na powierzchnię tych wszystkich elementów przeszłości, które były zapomniane. Historia kobiet, historia ludzi zmarginalizowanych, to jest wszystko bardzo ważne, wpisywanie tych białych plam i białych, no, tych, tak jak powiedziałam, niezbadanych jeszcze przestrzeni w główny nurt badań historycznych, ale z drugiej strony mam właśnie to poczucie, że nie chciałabym za bardzo tutaj ingerować w prywatność tych ludzi, bo sama też nie lubię, jak ktoś ingeruje w moją prywatność. I zastanawiam się, czy osoby, które publikują różnego rodzaju zdjęcia i notatki z życia codziennego na Facebooku, zdają sobie sprawę, jak to może być wykorzystane i czy zdają sobie sprawę, że to wykorzystanie danych jest poza ich kontrolą. I to jest dla mnie jakby problem. Rozumiem. Bardzo serdecznie dziękujemy pani za wywiad. Zapraszamy na nasze kolejne serie wywiadów z cyklu Dialog i dziękujemy. Dziękuję bardzo.